Dzisiaj pokażemy najpopularniejsze atrakcje Rzymu, które trzeba zobaczyć, odwiedzając stolicę Włoch. Pokażemy Wam 21 naszych ulubionych miejsc w Rzymie. Pokażemy miejsca, które jeszcze kilka lat temu nie były dostępne do zwiedzania dla turystów. Zobacz atrakcje Rzymu, które zachwycają ludzi z całego świata. Widzicie to, kochani? Tutaj za mną, nie wiem, czy to już pokazuję. To jest słynna Wilczyca tutaj w Rzymie i ja odkąd byłem dzieckiem i zobaczyłem w telewizji grę Centurion, nie wiem, czy ktoś w ogóle kojarzy taką grę jeszcze, i tam była scena właśnie z tą Wilczycą. Od tamtej pory marzyłem, żeby to zobaczyć. Ten pomnik przedstawia dwóch braci, których znalazła Wilczyca. Romulus i Remus, czyli bracia bliźniacy, zostali wyrzuceni na brzeg Tybru i wtedy właśnie znalazła ich Wilczyca Lupikaria. Zaopiekowała się nimi, karmiąc ich własnym mlekiem. I miasto Rzym powstało w 753 roku przed naszą erą. Jest to jedno z najstarszych zamieszkałych przez człowieka miast na świecie. Posąg znajduje się w pobliżu Kapitolu. Dzisiaj ruszamy zwiedzać Watykan. Watykan, czyli najmniejsze państwo świata, które w całości zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako jedyne państwo na świecie. Liczba mieszkańców 800 osób. Watykan zdecydowanie trzeba zobaczyć, będąc w Rzymie. Jest to miejsce niesamowicie istotne dla każdego katolika. Watykan jest odrębnym państwem, które posiada własną pocztę, wojsko, kolej, a nawet walutę. Jest najmniejszym państwem świata, które w całości zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tu swoją siedzibę mają najważniejsze osobistości kościoła katolickiego, w tym oczywiście głowa kościoła, papież. Watykan mieści się w samym sercu Rzymu i jest tu zawsze tłoczno. Miejsce przyciąga ludzi, i to nie tylko wierzących, z najodleglejszych zakątków świata. Tutaj mamy zmartwychwstanie Jezusa, a ciekawie są zrobione oczy, z którego miejsca by się na nie nie patrzyć. Wygląda to tak, jakby Jezus patrzył się zawsze na ciebie. By zostać obywatelem Watykanu, bo nie można się tutaj urodzić, czyli o obywatelstwo mogą się ubiegać tylko ludzie pracujący tutaj i duchowni. A nie można się tutaj urodzić w Watykanie, no bo nie ma szpitala. To jest tak mały kraj, że nie ma swojego szpitala. No i czekamy na wejście do Bazyliki Świętego Piotra. Odwiedzając Watykan, koniecznie trzeba zajrzeć do Bazyliki Świętego Piotra. Tutaj, moi drodzy, mamy grób Jana Pawła II. Budynek robi niesamowite wrażenie. Bazylika jest jednym z najważniejszych obiektów religijnych na świecie i swoistym arcydziełem architektury. Za projektem bazyliki stoi m.in. sam Michał Anioł. To tutaj znajdziesz słynne dzieło artysty, czyli Pietà. Słynna Pietà przedstawia Maryję trzymającą w ramionach zdjętego z krzyża Jezusa. Idziemy teraz zobaczyć, gdzie są szczątki świętego Piotra, bo tutaj są. Widzieliśmy już papieża, teraz zobaczymy, pokażemy Wam jeszcze właśnie tamto miejsce. Trzeba iść na dół gdzieś. Tak, także katakumb. Idziemy oglądać. Zostańcie z nami. Moi drodzy, tutaj są groby papieży. Nie wiem, czy wszystkich, ale na pewno dużej części papieży tutaj znajdziecie groby. Grób Jana Pawła II jest na górze, już go widzieliśmy, a tutaj przed chwilą też mieliśmy szczątki są świętego Piotra, czyli pierwszego papieża. Muzea Watykańskie to jedyny w swoim rodzaju zbiór arcydzieł, które gromadzone były przez głowy kościoła na przestrzeni wieków. Znajdziesz tu największe dzieła sztuki renesansowej na świecie, w tym dzieła Michała Anioła czy Caravaggio. Aby przejść przez całe muzeum, czeka cię trasa licząca 7 km długości. Jeśli uwielbiasz sztukę, warto wybrać się na nocne zwiedzanie muzeum. Wycieczka trwa 4 godziny, a bilet kupisz w sieci. W Watykanie pije się najwięcej wina rocznie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. A czemu tu się tyle pije? Nie wiem, dołująca posada chyba. W środku nie można nagrywać. Moi drodzy, w kaplicy Sykstyńskiej nie można nagrywać, bo została zrestaurowana przez telewizję japońską, która ma teraz prawa do transmisji, czy do tych obrazów tam. I z tego powodu nie wolno nagrywać ani robić zdjęć, chociaż kilka ujęć przemyciliśmy tam z nienacka. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia w Rzymie. Butelka wody przed Watykanem 2 euro, także kupcie sobie wcześniej. A normalnie 80 centów. W takich kioskach, a dziś jak do marketu pójdziecie, to jeszcze taniej. Panie, to jest kolejne miejsce, które zawsze było na mojej bucket list. Koloseum, o tym zawsze marzyłem, żeby to zobaczyć, także... To najbardziej charakterystyczne, coś jak wieża Eiffel dla Paryża, tak. Mi się wydaje. Tym samym jest Koloseum dla Rzymu. Dokładnie. Myślę, że Koloseum jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków na świecie. Jest swoistą wizytówką miasta. Koloseum znajdziesz na pocztówkach, magnesach, na pamiątkowych fotografiach milionów turystów. Podczas uroczystości otwarcia Koloseum, które trwały 100 dni, toczyły się tutaj walki gladiatorów oraz dzikich zwierząt. I według niektórych historyków podczas tych 100 dni zginęło aż 9 tysięcy dzikich zwierząt. Swego czasu na widowni mogło zasiąść aż 50 tysięcy widzów. Tutaj odbywały się najważniejsze wydarzenia publiczne, przedstawienia
oraz walki najsilniejszych gladiatorów. Moi drodzy, a to powód, dla którego warto mieć małe auto w dużym mieście. Odwiedźcie Instagrama naszego koniecznie. Tuż obok Koloseum jest słynne Forum Romanum, czyli jedno z najważniejszych miejsc archeologicznych na świecie. Moi drodzy, a za nami mamy Forum Romanum. Kilka kroków od pomnika Wilczycy i Romulusa i Remusa oraz od placu zaprojektowanego przez Michała Anioła mamy właśnie Forum Romanum. Forum Romanum można wejść do środka, jeśli kupicie na przykład bilety do Koloseum, to jest wstęp i do tego miejsca, także można wtedy pozwiedzać. To jest zdecydowanie miejsce, które chcecie zobaczyć będąc w Rzymie. Forum Romanum było miejscem spotkań, wydarzeń kulturalnych, religijnych, handlu, także to było takie miejsce, w którym się spotykali Rzymianie w dawnych czasach. W samym sercu miasta. Tutaj znajdziesz takie zabytki, pozostałości i ruiny jak świątynia Saturna czy łuk triumfalny Tytusa. Chyba najpopularniejsza fontanna na świecie i kultowe miejsce w Rzymie. Tu tłum turystów jest zawsze o każdej porze dnia i nocy. Wszyscy w ścisku próbują wrzucić monetę, aby móc powrócić do Rzymu w przyszłości. Słuchajcie, nie pamiętam, tu jest jakaś historia, że rzuca się albo prawą, albo lewą ręką, żeby tu wrzucić. Nie pamiętam, którą to wrzucę, dwoma, prawa. Dorzuciłem? Nie wiem nawet, lewa. Nie wiem, czy trafiam. Za daleko. Kiedyś byliśmy bliżej. Kiedyś można było podejść do samej fontanny. Podobno, jeśli wrzucisz jedną monetę do fontanny, powrócisz do Rzymu ponownie. Jak wrzucisz dwie monety do fontanny, to czeka cię gorący romans. A trzy monety oznaczają rychłe małżeństwo. Także wy uważajcie, ile wrzucacie. Ja wrzuciłem dwie. Ups. Sama fontanna jest w stylu barokowym i jest największą fontanną w mieście. Centralną postacią jest tu oczywiście Neptun, otoczony przez mityczne postacie i hybrydy dzikich koni z rybami. Wszystkie pieniążki wyławiane z fontanny są przekazywane na cele charytatywne, a codziennie tego troszkę się zbiera. No słuchajcie, tutaj można było kiedyś siedzieć na tym mureczku, jak byliśmy, także było bardzo fajnie, bo można było rzucić lekką monetę. A w tej chwili to jest cała masa monet ludzi, którzy nie dorzucają po prostu. Ale zauważyliśmy, że większość tych najpopularniejszych atrakcji jest ogrodzona takim ogrodzeniem. Tak, fontanna na Piazza Navona też jest ogrodzona, kiedyś nie była. Także niestety. Śpieszcie się odwiedzić Rzym, bo niedługo będzie coraz dalej ta barierka stała, się obawiam. A jeszcze mam dla was jedną ciekawostkę. Podobno każdego wieczoru z tej fontanny wyławiane jest około 3000 euro. Moi drodzy, a oto schody hiszpańskie, na które trafiliśmy trochę przypadkiem. Znaczy mieliśmy je na naszej liście, ale tak wysiedliśmy z autobusu i idziemy, a tu one. Nagle schody. A dlaczego schody hiszpańskie we Włoszech? Nazwa wzięła się od placu hiszpańskiego, z którego właśnie prowadzą te schody do kościoła. I podobno mają 138 stopni. Nie liczyliśmy? Może policzymy, ale nie obiecujemy. Są najdłuższe i najszersze w Europie? Tak. Jedne z najdłuższych i najszersze chyba. Nie, najdłuższe. Chyba gdzieś są dłuższe albo szersze, ale to są jedne z dłuższych, szerszych ale w Europie. Ale tu są zawsze takie tłumy, a wokół macie bardzo luksusowe butiki, takie jak Dior, Prada, tak. itp. Schody hiszpańskie łączą Pałac Hiszpański z kościołem Trinita dei Monti. Jest to również jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc w Rzymie. To właśnie tutaj odbywają się słynne pokazy mody. Tuż przed schodami znajduje się fontanna La Barcaccia, która kiedyś została zdewastowana przez holenderskich kibiców. A co to za sklep? Skąd kojarzysz go? Pucci! Pucci, pucci, ku, pucci! Moi drodzy, a za nami Panteon. Jest to jeden z najlepiej zachowanych antycznych budynków w całym Rzymie i który przetrwał do dzisiejszych czasów w niezmienionej formie. To jest niesamowita ciekawostka. A samo słowo Panteon wywodzi się z greckiego słowa, które oznacza świątynię wszystkich bogów. A ten budynek został dedykowany Wenus i Marsowi oraz Juliuszowi Cezarowi. Potężna konstrukcja wzniesiona ku czci bogów dziś pełni funkcję kościoła. Wyjątkowe dzieło pokazujące kunszt architektoniczny starożytnego Rzymu. Kopuła została zrobiona z jednego bloku cementu. Budynek, który praktycznie w nienaruszonej formie przetrwał do dzisiejszych czasów. Oryginalna podłoga na przykład to jest w całości. Panteon w Rzymie jest jednym z najlepiej zachowanych budynków starożytnych na świecie. Całe światło naturalne wpada tu do środka przez jeden duży otwór w kopule. Budynek mieści się na uroczym placu Piazza della Rotonda. Znajdziesz tu liczne kawiarenki i restauracje. Bilet do środka można zakupić w automacie przed Panteonem. Wstęp do Panteonu kosztuje 5 euro. Jak byliśmy tutaj w 2016 roku, jeszcze był za darmo.
darmo, ale za to były ogromne kolejki. Teraz kolejki praktycznie nie ma, chwilę tylko trzeba postać, żeby kupić bilety, no ale trzeba zapłacić 5 euro za osobę. I w ogóle jak ktoś wie, to niech nam powie, jak to jest możliwe, że takie budowle powstawały. W 118 roku rozpoczęto budowę tego miejsca, a ukończono w 125. Jak to robili w tamtych czasach? Dajcie znać, czy to antyczni kosmici? A to jest plac Nawona i fontanna Czterech Rzek. Jest to chyba jeden z najładniejszych, o ile nie najładniejszy plac w Rzymie, który powstał na terenie dawnego antycznego stadionu. Na placu mamy trzy fontanny, to jest taka główka największa, a obok piękny barokowy kościół. A to jest egipski obelisk. Piękny i lato nam się zrobiło. Patrzcie, ja jestem w krótkim rękawku. Cudowna pogoda. A jest dzisiaj 1 grudnia. Wow! Moje imieniny, czyli miałam urodziny i imieniny w Rzymie. Zostawcie dla Natalii łapkę w górę z okazji imienin. Piazza Navona jest naszym ulubionym placem w całym Rzymie. W jego centralnej części mieści się fontanna Czterech Rzek. Wokół placu znajdziesz urocze kawiarenki oraz restauracje, a także sklepiki z pamiątkami. Plac Wenecki był chyba najczęściej mijanym przez nas miejscem podczas eksploracji Wiecznego Miasta. Miejsce znajduje się w centralnej części Rzymu i zawsze panuje tu ogromny ruch i gwar. Tutaj znajdziesz przepiękny budynek Ołtarz Ojczyzny, pomnik konny Wiktora Emanuela II z brązu. Na obu krańcach dachu dwa rydwany zaprzężone w cztery konie, powożone przez boginię Wiktorię. W dolnej części z obu stron umiejscowiono dwie neoklasyczne fontanny. Zamek Świętego Anioła i most prowadzący do niego są zabytkami, które z pewnością warto zobaczyć, będąc w Rzymie. Pierwotnym przeznaczeniem zamku było mauzoleum. Po jakimś czasie na szczycie twierdzy przetrzymywano więźniów. Potem była tu siedziba papieska. Dziś dostępny do zwiedzania budynek pełni funkcję muzeum. Moi drodzy, to jest plac Campo di Fiori, a na nim znajduje się jeden z większych marketów tutaj w Rzymie, gdzie możecie dostać dużo ciekawostek. Natalia już coś wypatrzyła. Nazwa Campo di Fiori oznacza pole kwiatów. Niegdyś było miejscem palenia na stosie przeciwników kościoła oraz innych skazańców. Dziś tętni tu życie. Tu kupisz lokalne przysmaki, pamiątki, warzywa oraz owoce. A ten budynek spotkaliśmy już zupełnie przypadkowo ostatnim razem, jak byliśmy w Rzymie i później wygooglowaliśmy. Jest to budynek Sądu Najwyższego. Naprawdę piękny budynek. W środku nie byliśmy, nie wiem, czy w ogóle tam można sobie wejść, ale warto przyjść i go zobaczyć chociaż tak z zewnątrz. Palazzo di Giustizia, czyli Pałac Sprawiedliwości w Rzymie, zrobił na nas ogromne wrażenie i myślę, że śmiało można go nazwać jednym z najbardziej majestatycznych budynków w całym mieście. Pałac znajduje się w dzielnicy Prati, w pobliżu Watykanu, nad brzegiem rzeki Tyber. Kapitol w Rzymie mieści się na jednym z 7 wzgórz, na których zbudowano starożytny Rzym. Miejsce to ma istotne znaczenie historyczne i kulturowe, niegdyś centrum życia politycznego i religijnego miasta. Obecnie mieści się tu muzeum, które jest jednym z najstarszych muzeów publicznych na świecie. A za nami znajduje się posąg Marka Aureliusza. Patrzcie, jakie piękne. Cudo. A cały plac został zaprojektowany przez... Michała Anioła. W ogóle wierzycie w to? No, był tylko zaprojektowany, tak? On nie był tutaj architektem, ale zaprojektował ten plac. W ogóle Rzym jest niesamowity. Normalnie na każdym kroku po prostu takie rzeczy, że kopara jest zbierana z ziemi notorycznie. To prawda, jest niesamowity. Wzgórze Gianicolo Janiculum. Najlepszy punkt widokowy w Rzymie. Jest to jedno z najwyższych wzniesień w Rzymie, z którego rozpościera się cudowny widok na miasto. Świetne miejsce na spacer i relaks. Nazwa Janiculum wzięła się od boga Janusa, któremu ponoć zbudowano na szczycie świątynię. Trastevere, czyli Zatybrze, przez wiele osób uznawany za jedną z piękniejszych dzielnic Rzymu. Ma swój klimat. Myślę, że jeśli masz czas, to zdecydowanie musisz udać się w to miejsce. Znajdziesz tu klimatyczne, wąskie uliczki, liczne bary i restauracje oraz malownicze widoki. Niegdyś dzielnica zamieszkiwana była przez biedniejszą społeczność oraz imigrantów. Dziś przyciąga turystów z całego świata swoim niepowtarzalnym klimatem. Pomnik papieża Polaka mieści się tuż obok głównego dworca Termini w Rzymie. A za nami kolejny polski akcent, wiadomo, postać Jana Pawła II. Pomnik wykonany w brązie, odsłonięty w 2011 roku. Pomnik dość kontrowersyjny, bo niektórzy uważają, no, że niezbyt jest urodziwy. Ale to już ocencie sami, ale ogólnie ten pomnik, posąg nawiązuje do tego, pamiętacie tego słynnego gestu, gdzie Jan Paweł II otacza swoim płaszczem tego małego chłopca. Zostawcie łapkę dla Natalii. Natalio, prawda? Zostawcie, tak, please. Curia di Pompeo. Ważna strefa archeologiczna w Rzymie. I w tym miejscu, tuż za naszymi plecami, zginął Juliusz Cezar. Hiszpańscy naukowcy odkryli to całkiem niedawno. Wow, zabity przez spiskowców.
Tutaj niegdyś znajdowała się sala, w której toczyły się posiedzenia rzymskiego senatu. Dziś zostały tu wyłącznie ruiny, jednak dla samego znaczenia historycznego zdecydowanie warto tu przyjść i zobaczyć to miejsce. Miejsca, które jeszcze kilka lat temu nie były dostępne do zwiedzania dla turystów. Słuchajcie, moi drodzy, dochodzimy do wniosku, że Rzym być może nie jest miastem idealnym, ale mógłby być śmiało uznany za najpiękniejsze miasto na świecie. Jest cudowny. Wiadomo, że to będzie kwestia jeszcze gustu, kto co lubi, ale my go uwielbiamy. No naprawdę, wyjątkowy taki klimat. Miasto jest atrakcją samą w sobie. Zabytki można wymieniać bez końca. Tak jak wspomniałem wcześniej, warto spacerować, zagubić się w uliczkach, wejść do restauracji i próbować cudownych potraw kuchni rzymskiej, która ma swoje wyjątkowe specjały. Rzym cały czas zapiera dech w piersi i jest jednym z piękniejszych i bardziej klimatycznych miast, jakie mieliśmy okazję odwiedzić. Jeśli myślisz o tym, żeby się tam wybrać i nie chcesz przy tym wydać miliona monet, to koniecznie zobacz nasz całkowity plan odwiedzenia Rzymu na własną rękę. Film już wyświetla się na ekranie, więc kliknij i do zobaczenia tam. Cześć!